Siemano, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj wielkie wydarzenie, ponieważ do profesora przyjechał Maciej. Cześć wszystkim. Cześć, siemano Macieju. Dzień dobry. Cześć. My się już przewitaliśmy, ale teraz przed kamerą się witamy drugi raz. Słuchajcie, Maciej, po co ty przyjechałeś w ogóle do mnie? Przyjechałem uwolnić 7 metrów kwadratowych powierzchni twojego parkingu, a mówiąc, zmierzając do celu, przyjechałem odebrać nagrodę w twoim konkursie, czyli Mercedesika. My tak udajemy, że się nie znamy tak naprawdę, to jest mój brat i sprzedajemy zaraz tego Mercedesa i dzielimy się pieniędzmi na pół. Tak, bo tam były takie komentarze, że o, to no słupa, wszystko pójdzie, ustawione. Wszystko jest ustawione. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, najpierw robimy papirusy, już pokazuję wam, jak to wygląda. Oczywiście danych wam nie pokażę, ale daję Maciejowi taką karteczkę, tutaj proszę Macieju. I na tej karteczce... Jeszcze byś długopisik dał jakiś? Musisz się podpisać, proszę. Ja się podpisuję jako zbierający. Ja się odsuwam, żeby nie było widać, jakie są dane. Żebyście nie dowiedzieli się, że Maciej ma na imię Maciej. Że Maciej ma na imię Maciej. I słuchajcie, kluczyczki bierzemy. To proszę, już tobie daję kluczyczki. To taka wielkopomna chwila. Idziemy do samochodu. Maćku, ile tych e-booków kupiłeś? Całe 3 e-booki. Trzy e-booki i o Boże. Fajny Mercedesik, dobrze mi się nim jeździło, naprawdę mówię to szczerze. To co? Bardzo ładny, bardzo ładny kolorek, wiesz? Pakuj się do środka. Niska, musisz. Tak, folia jest bardzo super, fajna. No i przede wszystkim, wiesz, folia to za parę lat ją sobie zdejmiesz i masz nowy samochód praktycznie, co nie? Poza dachem, co, bo ty dach nie jest. Będę niczego zdejmował. Dach chyba, nie jest oklejony. Chyba, że coś tam się z nią stanie. Sama odpadnie. Odjedziesz kawałeczek, to ja sobie wsiądę i się przejedziemy. Ok. A wy posłuchajcie silniczka. O! Rozrząd do wymiany. Dobrze, patrzcie, jak ja mam. Mało miejsca na parkingu, w końcu jedzie sobie Mercedesik. Tutaj musisz na dy musisz rzucić, dy. Dy to do przodu. No. Patrz, tutaj masz tą dźwiękę, musisz tak dać do dołu. Trzymasz hamulec wciśnięty? No. Bo automatem ogólnie wiesz jak jeździć, co nie? Tylko teraz nie pojedzie, bo drzwi są otwarte. Trzeba zamknąć drzwi i teraz pojedzie. Coś stuka. To ponewka. Korbowód, tłok. Może to stworzeń korbowodu. No, skręca. Tak jak w ogłoszeniach mówią. Jeździ, skręca, hamuje. Nie, pali jest to dobre. Pali, jeździ, skręca, hamuje. Marti wjeżdża. Stąd nie, no dobrze. Właśnie, prezesa ktoś podjechał właśnie. Prezes naszej spółdzielni mieszkaniowej. Fajnie, będę sobie jechał. Wiesz, że ja chyba jeszcze... A nie, jeździłem tu na torze, jak byliśmy. Z boczku? Nie jeździłem z boczku właśnie jeszcze. I co, jak pierwsze wrażenie? Bardzo fajnie. Kto Audi możesz przywalić? Mega. To twoje? Tak. Oszczędzę. I teraz o właśnie. Przyzwyczajesz się, to jest nawet wygodne. A, wiesz tutaj co? Tak, troszeczkę trzeba go mocniej przycisnąć. Bo większość automatów to ma właśnie tutaj gdzieś tam na środku, co nie? Byłem za delikatny po prostu. Tak. Dobra, teraz koło traktorka. Ja przywaliłem wczoraj w tą oponę traktora. Sam na siebie założyłem sidła. Sidła. Tak. O, a tu Toyotka, mój najnowszy nabytek prawie. Piękna jest. Ładna. Drogo zapłaciłem, ale ładna sztuka. Tak. Pozdrawiam właściciela. I tu właśnie o sobie bąbelki. Najczęściej młode mamy takie tu przyjeżdżają, zostawiają sobie dzieciaczki. I samochody. Samochody też, katalizatory. Prawo, lewo, lewo, W lewo, w lewo. Bo tu w prawo to jest droga donikąd, a w lewo jest droga na drogę. Bardziej taką publiczną.
Tu masz takie różne, to już sobie sam porozkminiasz, ale co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, to jest ten tryb AMG w licznikach, gdzie masz podaną temperaturę oleju silnikowego, temperaturę oleju w skrzyni biegów i ciśnienie do ładowania, to tak orientacyjnie totalnie. Żeby za wcześnie nie upalać. Właśnie, to jest fajne, no, że jakby to masz świadomość tego i powiem Ci, jak z domu nim wyjeżdżałem, to naprawdę musiałem zrobić 10-15 km, zanim ten olej w skrzyni biegów przekładni jest taki, wiesz, osiągnie temperaturę, osiągnie, nie? Tak, także można się zdziwić nieraz, co nie? Wyłączymy to Radio Maryja, posłuchamy Rydzyka kiedy indziej. Fajna opcja, w ogóle nie, środeczek słuchaj elegancki, naprawdę. Nigdy jakby nie miałem styczności z Mercedesem, mimo że tam wiele samochodzików się przewinęło w życiu przez garaż. Tak? Ale... Jakie miałeś samochody? Powiedz, jakie najlepiej wspominasz? Wiesz co... Passat tak, no Passat z tego względu, że tam był ten silniczek 3.6 i te prawie 300 koników też robiło robotę. A kurde, to bydle było, no. To no. B6, albo B7. Tak, B6, Amerykaniec, także nie DSG, z klasycznym automatem. A... Mamy klienta z takim samochodem, Jarek. Także bardzo fajne autko, niestety skrzynia padła, więc... A tam DSG było, tak? DSG. Nie, to był zwykły automat. On już miał jeszcze chyba 360 tysięcy przejechane, nikt dolny nie zmieniany. No tak. I no, trup. Trup. Szkoda, umarną trup. Sobie. A tak, no tych samochodzików było dużo. Wiesz co, z Fordów miałem chyba wszystkie. O, fajnie, to jest dobra marka. Zaczynałem, a no, pierwszy Fordzik to w ogóle Scorpio. O kurde, wypas, ale ten taki... Nie wieloryb, tylko ten... Właśnie, ten jeszcze pierwszy. Ten pierwszy. Zajebisty, Fordowy fajny, sedanik. Bardzo mi się mega podoba. Wygodny tak. Był, naprawdę. Scorpio są fajne. W ogóle nad moim pierwszym samochodem Lada 2107. O kurde. O kurde, to ty młodszy ode mnie jesteś. Chyba tak. Tak. I na tym ucinamy ten temat. Ucinamy ten temat. Fordów dużo, bo tak, i Escort, i Mondeo, Scorpio, Focusem miałem przyjemność też jeździć. Same rarytasy, Opel Omega B, słuchaj, też. O kurde. Też fajna furka, fajne. Alfa 105.5. Fajna. Bardzo fajna, no, tak. Alfa bardzo fajna, natomiast... Tak, wszyscy wiemy o co chodzi. Bardzo fajna. Więcej stała w warsztacie. Ale to ale jest takie dosyć, też duże przy Alfie i też jest na A, Alfa Romeo ale. Ale. Także trochę się tego przewinęło. To fajnie, że motoryzacyjny człowiek z ciebie. Bardzo. Trochę. No i trochę. Z racji tego, że no tam kija kiją. Ale jeszcze jest drugie autko, takie pełnoletnie Suzuki Ignis, więc. Kia z Azji. Więc przy tym Suzuczku sobie jak najbardziej tam w garażu coś tak. A dłubiesz sobie nawet, fajnie. A powiedz, w Białymstoku byłeś w ogóle kiedykolwiek? Wiesz co, chyba ze dwa razy. O kurde, tak często? Tak często, widzisz, nie było razy. Musisz znać tak własną kieszenie. A kiedy ostatnio byłeś w Białymstoku? Wiesz co, ze 3-4 lata temu. To niedawno, to relatywnie niedawno, bo ci co nie, byli... Ale tak bardziej służbowo, nie? Ci co byli trochę dawniej, to, że tak powiem, mówią, że mocno się zmienił Białystok, bo zmienił się prosto cały czas. Plujemy prosto. Tu jakby wyjeżdżamy od profesora, to jedziemy prosto na Warszawę, tak naprawdę. Tam zrobimy sobie w Choroszczy... To może nie będziemy już raz. Zrobimy w Choroszczy rundkę. A, zostajemy tam od razu? Tak. Na badania? Na stałe. A czym się zajmujesz na co dzień, powiedz? Wiesz co, ja pracuję w firmie z branży IT, jestem, no właśnie, kim teraz jestem? Byłem kierownikiem serwisu. Ci takiego, z branży IT to normalne, że nie wiedzą kim są. Nie wiedzą. W zasadzie teraz jestem takim człowiekiem od wszystkiego. Mamy już tam serwisantów w Polsce i się nimi opiekuję. Po części jestem jakąś taką bazą wiedzy dla nich. Ja wiem, to serwisant IT to jest ten gość, co przychodzi, włącza i wyłącza ta, komputer. Tak, i mówi 500. No ta, właśnie, tak, ja muszę się przebranżowić, też zacząć w tym pracować. Bardzo dobry, tak. Bardzo dobre tam, tak, cenniki mamy. A jak fajnie, zobacz, jedzie przed nami radiowóz. Wszyscy grzecznie sobie za nim jadą. Kiedy to jest piękne. Czekaj, ile jedziemy? No, jedziemy w sumie tak prawidłowo. Jedziemy, tak, tyle ile trzeba. Jedziemy tyle ile trzeba. Tyle ile trzeba za radiowozem. No, dokładnie. Dobrze jest. Czyli co, mówisz, będziesz jeździł Mercedesem? Będę jeździł. Cieszy mnie to. Bardzo.
bardzo. Tak, bardzo mi się podoba. Zaczynam tak. Przyzwyczajam się do niego. Cieszy mnie, że trafia w dobre motoryzacyjne ręce. Bo czekaj, my rozmawialiśmy chyba, że ty Mercedesów za bardzo nie miałeś chyba, tak? Nie, nie miałem Mercedesików. No w ogóle właśnie. Takich, wiesz co, marek premium nie kojarzę. Jak to marek premium? A Ford? Ford? Myślisz, że Ford to premium? Myślisz, że to bardziej w stronę Alfy. Mam Focusa, więc to. Pokłon w stronę Focusa. Kurde, fajnie. Słabo trafiliśmy fajnie. Z tym radiowozem. Mercedesiki są fajne. Ale tu on podejrzewam, że zaraz pojedzie sobie w prawo. Tak zgaduję. Zaraz ich nagramy. O, jesteście na policja, proszę przyjechać na Facebooka. O, a to jeden pan tylko sobie tu wjechał. Pewnie by nie zatrzymał, nie chciałoby mu się. Pewnie tak. O, wyjeżdżamy właśnie na S8. No jeszcze nie wyjechaliśmy. Tu jest jeszcze 70. A zaraz będzie S8. Jedziemy do Choroszczy, kawałeczek, a potem sobie pojedziesz do Olsztyna. Do Olsztyna, dobrze. Do Olsztyna, do Olsztyna, dobrze zapamiętam. Do Olsztyna. I to w samym mieście mieszkasz? Nie, mieszkam, wiesz, to kawałeczek za, praktycznie no, kończy się tabliczka z miejscowością Olsztyn, ja mieszkam w następnej wiosce. A, w wiosce też mieszkam, na wiosce. Czyli człowiek wioskowy. Na wiosce jest fajnie. Jest fajnie. Masz jakieś traktory? No wiesz, to żałuję, nie. Nie, ale szwagier ma traktor. Tak? Jaki ma traktor? Zetorka. No kurde, jak fajnie. No traktorki są spoko. Może pomyślisz nad zakupem jakiegoś traktora. Ja mam kilka na sprzedaż. Tak. A taki już po remoncie, czy chcesz? Taki do remontu bardziej. Taki zrób to sam. Można zrób sobie podłubać, coś pomalować. To wydaje mi się, że mam za mały garaż na traktor. Rozwijać swoją pasję. Mogę mieć za mały garaż. Zmieściłby się, bo ja mam takie małe też, wiesz, te traktorki są. O, to są takie. Dobre, to musimy tak rozmawiać. Takich celów, tak. To już poza kamerą. To już są nasze prywatne konwersacje. Prywatne deale. Okej, okay, czyli dzisiaj do Olsztynka. A ja ogólnie tym samochodem w Olsztynie byłem, bo nagrywaliśmy teledysk, ten Faster do fury. Nie wiem, czy widziałeś ten teledysk. On też jakby tam występował. Ten Mercedesik, to właśnie nagrywaliśmy w Olsztynie. Tam była taka zajezdnia autobusowa, ZDZ, szkoła. Minych. Już tłumaczę, już wszystko tłumaczę, objaśnię. Radarów nie ma, ma tempomat. Haha, to jest zaawansowana rzecz. Tutaj sobie możesz przełączać tryby, które dotyczą, to jest taki sport, indywidual, komfort, eko. One mają związek tutaj z działaniem zawieszenia, bo tu masz pneumatyczne ze zmienianą twardością. Mhm. No i też praca samego silnika potrafi się zmienić i skrzyni biegów. Po prostu wyżej kręci, ostrzej jedzie. O, tak. To jest ten moment, kiedy nie nagrywamy liczników. Nie, tam prosto musisz jechać. Prosto muszę jechać. Boże, wracam do żywych. Boże święty. Dobra, jadę prosto. Wszystko dobrze, jak człowiek jest zdrowy. Najgorzej jak jest chory psychicznie. Nieuleczalnie. Nieuleczalnie, oczywiście. Bo środowisko nie sprzyja. Tak zwalamy zawsze winę na środowisko. To jest świat jest zły, a my jesteśmy zdrowi. O, i tutaj trzeba pojechać sobie tam na Białystok. S8 jest napisane. S8. No to mrygu. Dokładnie, kierunkowskazikiem. Tu będziesz mógł sobie kulturalnie tego prawego pedzia wcisnąć. Musnąć? Tak, tak. Oczywiście jak ta wskazóweczka tam do 110 się zbliży, to wtedy już się przestaje go wciskać. Tak, tak, taka jest oficjalna wersja. Koni. Bardzo mi się to podoba. 4x4 napęd. Bardzo mi się podoba. Myślę, że wystarczająco. Wystarczająco, tak. Natomiast... Przy lekkiej nodze powiem, że spalanie będziesz miał przyzwoite. Wiesz, nie wiem, koło dziewiątaka. Nie wiem, czy nie zainwestować w jakieś wrażenia akustyczne, zewnętrzne. Zewnętrzne, czyli co? Otworzyć okna? Nie, okna nie. Tu jeszcze za cichy wydech.
Boże. Cichy jakiś taki, nie wiem. Za dużo komfortu. Ja bym... Kurde, żebym wiedział, ja bym wyciął te katalizatory od razu. A niestety zostawiłem. Nie no, taka po umowie i GPF-a, no. Można by to powycinać. Cholerka jasna. Zawsze no. Parę złotych tak. Zostało. I lepiej by szedł, bo przy turbo odetkany wydech, to no. Wiesz, to jest zaleta. Dokładnie. Koniecznie musimy to naprawić. Trzeba to naprawić szybko, kątóweczką. Dobrze, fajnie. Ja nawet widziałem jakieś tam kwasóweczki stały, to od razu byśmy tak dosztukowali. To akurat do traktora to zarezerwowane, to wiesz, to nie można tak sobie szastać. I to jest śmieszna rzecz, bo jak się wjeżdża do Białegostoku, właśnie z S8-ki, przy McDonaldzie jest taka górka i tam na tej górce jest od razu 50-ka. Wyobraź sobie, tam za tą górką policja znalazła sobie takie miejsce fajne. I nie jedzą tam, i nie jedzą tam burgera. I nie jedzą tam burgera, a sobie łapią właśnie tych, co tej 50-ki nie zauważyli. To takie z jednej strony trochę chamskie, bo to jest takie łapanie na ludzką nieuwagę, nie? Bo to i tak tam dwupasmówka to jest bezpieczne miejsce, tam nikomu nie zrobisz krzywdy. Wiesz. Ale zawsze jakiegoś kogoś z obcego miasta idzie zczyścić. I na hamburgera będzie. Oczywiście. Nie no, teraz już chyba nie ma tak procederu takiego przekupstwa chyba. Ja nie wożę w dowodzie 50 zł. Ja też. Tak kiedyś zawsze słyszałem, że każdy mówił, ja w dowodzie 50 zł. No właśnie, teraz w domu. I nie ma gdzie tych 50 schować. 50 zł żona znajdzie, zabierze. No. No właśnie. Nie można wozić. Tak. Żona to i tak duży wydatek. Dzieci masz? Masz. Trójeczkę. O kurde. Trzy dziewczyny. O cholera. Że tu kanapa z tyłu będzie zajęta. W jakim wieku dziewczyny? 13, 14, 17. O kurde. No, poważna sprawa. Ja mam mniejsze. Poważna sprawa. Ja mam dwie u siebie. Na utrzymaniu. O, jak dzielnie nasza policja pracuje tutaj. Migają światełkami. Fajnie, to z curuchy będziesz woził. To one zaraz swoje samochody będą chciały mieć. No, tak. Gorzej, bo mogą chcieć jeździć tym. No właśnie. Nie, to wiesz, to córce to trzeba kupić jakiegoś świata Punto i niech rozbija tam gdzieś po krawężnika. Albo multiple. A teraz multiple nie kupisz, wiesz, już problem z multiplami. One się stały modne. Tam Waldemar Florkowski, motodoradca swego czasu, kupił multiple, zaczął ją pokazywać. Ceny w kosmos wystrzeliły. Jeszcze były jako tako po 1500, po 2000 i to nikogo nie interesowało. Pojawiły się na YouTubie i nagle, o właśnie jesteśmy w tym miejscu. To ta góreczka. Ta góreczka i tu jest 50 zaraz. W zasadzie to nie ma 50, tylko jest znak, że jest teren zabudowany, co jest automatycznie 50. Dojeżdżamy do siedziby głównej profesorskiej firmy wycinającej katalizatory, haha, na zlecenie i bez zlecenia. I tu wiesz gdzie, w prawo, co nie? A, prawo. Byłeś tu, przeszedłeś ten na prawo. W te prawo czy w tamte prawo? W następne. W tamte prawo. Tak. Tak, żeby rozjechać jak najwięcej ludzi. Przepraszam, jesteśmy w okolicy Madro, to nie ludzie. Bierzemy go? To zwierzęta. Ucieknie? Czy nie ucieknie? Nie wiem co. Tu będzie remont w ogóle, tam będą bloki tam na końcu. Ale już profesora tu nie będzie wtedy. niestety. Niestety, bo to fajne miejsce, no ale to wiadomo. Kto to widział centrum? Ze względu na przedszkole. Kto to widział warsztat samochodowy w centrum miasta? To jest za droga ziemia na warsztaty samochodowe. To co, zakładamy, wrzucamy ci do bagażnika. Kuponki. I bon voyage! Do Olsztynika. Do Olsztynka. Olsztynek. Żebym do Japony nie ruszył? Olsztynek to jest inna miejscowość, Olsztynek. Ale tak zdrabniając Olsztyn, bo widzisz Olsztynek. I nagle chodzi o no, inne miasto nagle w tym momencie. Kto coś źle wymyślił. Od jak dawna oglądasz kanał profesora? Namówił mnie, wiesz co, namówił mnie mój pracownik, bo tak ciągle mówił o tym profesorze, profesor to, profesor tamto. Zwolniłeś już go? Sam się zwolnił. Taka była kolej rzeczy. Gdzieś półtora roku temu zacząłem cię oglądać.
regularnie. I tak, tak trafiasz w moje zainteresowania, także bardzo, bardzo kibicuję. Ty możesz stanąć na środku, wiesz? To jeszcze obejdziemy. Dobra, to A e-booka kupiłeś na początku akcji, w połowie? Na samym początku, na samym początku. Widzisz, niektórzy mają, mieli takie teorie, że wiesz, że to trzeba kupić na sam koniec albo w trakcie losowania, a to jednak nie ma żadnego znaczenia, to jak tam się wymiesza, nie, to przymiesza. Jak ta karteczka wypadnie, dokładnie. Tak, to to. Niestety. Ślepy e-book tylko mógłby to przewidzieć, hehe. Proszę. Serducho. To dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Za zdrowie. Zaraz umieścimy to w stosownym miejscu. To jest chyba silnik, nie wiem, nie znam się. Serducho? Tak, to serducho, bo tu czerwony kolor. Tak, krew. Tak, krew. Krew, haha. No i nie rozwinęłoby się ten temat, ale dzieci słuchają w przedszkolu. Tu jest sterownik silnika, tu są jakieś turbiny po bokach. Tu się wlewa olej. Tam się sprawdza chyba olej. Tak, dobrze mówię? A jest. Tak. To jest dobre pytanie. Minimum. Minimum. Trzeba dolać. Nie, bo teraz on akurat rozgrzany to. Musi obcieknąć. Na pewno trochę. Bierze bańki na 10 tysięcy. Musi brać troszeczkę. To jest, wiesz, ekologiczna, nowoczesna technologia. Co tu więcej ci powiedzieć? Światła to są te właśnie o takie LED Intelligent. Boże, jaki to jest dramat. Szczerze mówiąc, nie lubię tego. Bo to jest ten system taki, że on ci wybiera jakby, jak widzi, że ktoś jedzie. Ale to on sam, tak? Tak, to sam powiedzmy wybiera to miejsce. I wiesz, to działa tak precyzyjnie, jakby nie działało. Bo o ile większość razy trafia, to co jakiś czas nie trafi. Komuś zaświeci jednak po oczach i ludzie się wkurzają. Więc ja te światła po prostu używam w trybie manualnym. Po prostu długie mijanie. To mi się bardzo podoba. Fajne, bo są zmienione. Sreberka, tak, tak, teraz zostały super, zmienione. To od my friendów kupione. I co więcej, tu masz jeszcze logo profesorka. Elegancki. I tyle, o, taki zwykły samochód tak naprawdę. Do jeżdżenia. Do katowania. Do jeżdżenia. Czekaj, to jeszcze przykleimy sobie naklejeczkę. Tu będzie dobrze? Tylko tu jest pod spodem hologram, wiesz, to obok. No to wrzucimy sobie gdzieś tutaj, co? Dobrze. Pięknie. Jest, super. Ślicznie. Słuchaj, niech ci służy. Proszę bardzo. Dzięki. I jedź bezpiecznie tam, nie rozjedź nikogo, żadnej wiewiórki. Łosia. Żadnego kuna lisa. No i tyle. I po akcji. To co, chcecie następną akcję, to piszcie tam w komentarzach. To będzie znowu coś. Może znowu ty wygrasz. Może. No, czemu nie? No to się jakaś fajna furka musi być. Tam. To wtedy dzielimy się już na pół hajsem, co dobra, nie? Dobra. No. Już jest ten. O jejku, nagrało się. Dobra, spoko, to co? Kończymy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Szerokiej drogi. Dzięki. Dobra, słuchajcie, mordeczki. Jest wieczór. Przyszedł czas na to, żeby zadzwonić do szczęśliwego laureata golfa. Słuchajcie, jest to Daniel. Dzwonię. Wrzucam na głośno mówiący, żebyście mogli sobie słyszeć naszą rozmowę. Słyszycie? Zrobię na maksa głośność. Wiadomo, już jest trochę po tym live'ie i to będzie totalne zaskoczenie. Halo? Halo, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy rozmawiam z Danielem? Tak jest. Siemanko, słuchaj, z tej strony profesor Chris, znasz takiego gościa? No, znam. Z YouTube'a. Tak jest. A czy wiadomo ci na temat takiej akcji, co profesor organizował, gdzie był Mercedes GLC, gdzie był Golf tak dwójeczka? Jest, tak jest, oglądałem to na żywo wszystko. Oglądałeś, no to słuchaj, już troszeczkę czasu minęło, ponieważ te wszystkie zgłoszenia musiała komisja przejrzeć. I słuchaj, wygrałeś golfa. Że tak tylko powiem, co ty
gadasz? Tak jest, słuchaj. Twoje zgłoszenie wygrało. Dwa prezent leje chyba, nie? No, tak, tak. Słuchaj, a ile e-boków kupiłeś, powiedz? Jeśli mam być szczery, tylko jednego. Znaczy to w sumie żona kupowała, bo to był taki prezent na urodziny. Po tym, co mówiliście na żywo, całe to głosowanie to były moje urodziny wtedy. Zgadza się, tak było napisane. No to słuchaj, gratuluję ci. Skąd jesteś? Ja jestem z Tarnowa. Tarnów. No to spoko, fajnie. Słuchaj, no to co? Ja ci gratuluję tego golfa. Masz już jakiś samochód, czym jeździsz na co dzień? Mam Mercedesa W200 2.0 kompresor, aktualnie w tym momencie robię uszczelkę pod głowicą u znajomego. O, to fajnie, to golfik ci się przyda. No dobra, słuchaj, to ja ci gratuluję i jesteśmy w kontakcie. Będę ci, znaczy chłopaki tam pewnie z komisji będą ci dawać znać, co i jak teraz z odbiorem. Dobra, dobra, ja nie mogę uwierzyć, to naprawdę. Jakoś nie wierzę, już tyle to dodawałem losu w niektórych takich właśnie rzeczach, które nigdy nic nie wygrałem. Poprawiłeś mi humor i to nawet o 1000%. No to super. A się będzie to auta robiło. No to super, cieszę się bardzo. To gratuluję. Gratuluję jeszcze raz i jesteśmy w kontakcie. Pewnie coś, jak będziesz odbierał, coś nagramy na szybko, jak przyjedziesz. Dobrze, dziękuję bardzo i do usłyszenia. I do widzenia. Trzymaj się, hej. Dobra, słuchajcie, bo Adrian przyjechał, przywiózł mi sterownik od Volvo i przerwał mi trochę te chwile uniesienia. No ale z golfem jakby wszystko załatwione z Danielem. Słuchajcie, e-booka Danielowi kupiła jego żona. I żona wypełniła ten tekst, gdzie tam trzeba było napisać, dlaczego powinien dostać. Przeczytam wam teraz ten tekst. Hej, nazywam się Paulina i niekoniecznie do mnie miałby trafić samochód, ale chciałbym spełnić marzenie mojego męża. Mój mąż ma urodziny dokładnie 21 października, czyli to był dzień live'a, czyli dzień zakończenia całej akcji. Aktualnie zapieprza ciężko za granicą, aby ruszyć z budową i spełnić nasze małe marzenie, przez co jego marzenie poszło w siną dal. Zapewne realne będzie do spełnienia dopiero za 10-15 lat. Mój mąż Daniel, 29 lat, jesteśmy razem od 9 lat. Odkąd pamiętam, zawsze marzył o samochodzie, w który ktoś włożył pasję, zawsze marzył o tym, żeby zrobić swój własny projekt. Natomiast przez to, że chcemy własnymi siłami się budować bez kredytu, musiał odpuścić swój własny projekt i tym samym również rozglądanie się za gotowym projektem do kupna. Ten golf spełniłby jego marzenie już z dzieciństwa i jednocześnie wynagrodził mu ciężką, długoletnią pracę. W zgłoszeniu podaję numer telefonu, dane męża, bla, 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 bla. No to wiadomo, nie będę tego wam dyktował. No, udało nam się wytypować to. Mam nadzieję, że wam się też podoba, że Danielowi też golfik będzie się podobał. Słuchajcie, a ja mam do was takie pytanie, teraz już jakby na koniec całej tej akcji. Jak wy się na to zapatrujecie? Czy wam taka akcja pasowała? Czy chcielibyście, żeby profesor, no nie mówię, że już za tydzień to takie coś się powtórzy, tylko czy chcielibyście, żeby na kanale profesora coś takiego się pojawiło? Jaka jest wasza opinia? Proszę, piszcie w komentarzach, dawajcie znać, bo w dużej mierze to właśnie od was będzie zależało, czy kolejna taka akcja u profesora w ogóle wystartuje. Proszę o wasze opinie, piszcie w komentarzach. I cóż, więcej, jeśli macie jakieś pomysły, jaki samochodzik miałby być na przykład w kolejnej akcji, to też jestem otwarty, piszcie, co takiego fajnego można by było do takiej akcji wrzucić. Tymczasem to wszystko, dziękuję za oglądanie i narka!